dzisiejszym odcinku poruszymy temat bardzo ważny, czyli po prostu regulacja tylnej przyrzutki. Robert opowie nam o tym, jakie problemy występują i jak sobie z nimi w najprostszy sposób poradzić. Robert, na początek powiedz, jakie narzędzia będą potrzebne do regulacji? Do regulacji prezentowanego modelu będzie nam potrzebny klucz imbusowy 5 mm i śrubokręt płaski, ale również możesz sobie poradzić takim zestawem kluczy w scyzoryku. Rzecz numer jeden, coś co mi się często zdarza w różnych warunkach i treningowych i wyścigowych, czyli zrzucanie łańcucha między kasetę a szprychy lub między ramę a dolną zębatkę. Jak możemy temu zaradzić? Może ja na początku pokażę, jak to wygląda w praktyce, czyli rzucam sobie na górne biegi. Jak może ci pomogę w ten sposób? O właśnie, i łańcuch wpada między szprychy a kasetę. Dlaczego? Jak możemy temu zaradzić? Tak, to jest dosyć częsta usterka, czyli klinowanie się łańcucha pomiędzy ramą a kasetą lub też między kasetą a szprychami. Najczęściej tym powodem jest źle ustawiony zakres przerzutki, za który odpowiadają tutaj dwie śrubki oznaczone literką H i literką L. Literka H odpowiedzialna jest za ustawienie przerzutki na najmniejszym biegu, a literka L jest odpowiedzialna za ustawienie przerzutki na biegu najwyższym. Robert, temat zakresu regulacji tylnej przerzutki jest dosyć skomplikowany, więc może zróbmy to w taki sposób, aby nasi widzowie mogli w warunkach domowych samemu zrobić taką najprostszą metodą tak jakby prób i błędów, tak? Mhm. Powiedz o co w tym dokładnie chodzi. Dobrze, na początku sobie sprawdzimy, czy przerzutka jest zakręcona. Jest ona dobrze zakręcona. Następnie lekko, znaczy luzujemy linkę, żeby ona nam żadnego oporu nie dawała i przystępujemy do regulacji zakresu przerzutki. Najpierw zaczynamy od regulacji w dolnym zakresie. Za ustawienie w dolnym zakresie odpowiada śrubka, która się tu znajduje po środku, jest ona oznaczona literką H. I zaczynamy sobie kręcić. I teraz właśnie występuje taki charakterystyczny, niepożądany dźwięk. Tak? Widać, że ten łańcuch nie idzie równo po wózku, prawda? Tak, teraz słyszymy, że łańcuch w zasadzie chciałby zejść z zębatki i wydaje dziwny odgłos, dlatego trzeba właśnie śrubką w tym przypadku dokręcić, aby wózek zbliżyć bardziej do strony kasety. Czyli mała zębatka i kółeczko od wózka muszą być idealnie w jednej linii. Tak, zgadza się. I w tym momencie łańcuch chodzi bezszelestnie. Dźwięk ustał. Dźwięk ustał i to jest właśnie prawidłowa pozycja przerzutki w tej w dolnym zakresie. Jeżeli na przykład byśmy tą śrubkę jeszcze bardziej dokręcili, powiedzmy o kolejne dwa obroty. Jeszcze troszeczkę. To znowu właśnie słyszymy ten dźwięk, ale... I próbują rzucić wyżej z automatu. Tak. O właśnie, nawet wrzuciło. Nawet wrzuciło wyżej, więc musimy tą śrubkę odkręcić, aby nam łańcuch ułożył się na najmniejszej zębatce i poruszał bezszelestnie. Robert, dolny zakres mamy ustawiony. Teraz bardzo ważna sprawa, czyli górny zakres. Gdyż wiem, że tutaj wyrzuca nam łańcuch między kasetę a szprychę. Jak to naprawić? Ruchem ręki naprężamy przerzutkę i patrzymy, co się dzieje. Faktycznie widać, że łańcuch się klinuje pomiędzy szprychami a kasetą. I za ustawienie w pozycji tej górnej odpowiada ta najniższa śrubka oznaczona literką L. I w tym przypadku musimy tą śrubkę dokręcić, aby wózek cofnął nam się w stronę kasety. Dokręciliśmy 1,5 obrotu. Sprawdzamy, co się dzieje. Jeszcze widać, że łańcuch nam wyrzuca. Dokręcamy kolejny obrót. Teraz przerzutka ustawia łańcuch w odpowiedniej pozycji, a cały napęd działa bezszelestnie. Możemy przejść do regulacji pomiędzy biegami.
zakresy mamy ustawione. Teraz kolejna ważna sprawa, czyli ustawienie skoku łańcucha między poszczególnymi biegami. Jak to wyregulować? Tak, zakres przerzutki mamy już ustawiony, przystępujemy do regulacji pomiędzy biegami, czyli regulacji skoku przerzutki. Baryłki, które odpowiadają za naprężenie linki, muszą być dokręcone prawie że do końca. Zostawiamy sobie tutaj jeszcze troszeczkę luzu i taka sama regulacja znajduje się akurat tutaj przy manetce. W wyższych modelach regulacja jest tylko przy manetce. Więc obydwie te baryłki dokręcamy prawie że do końca. Teraz ręcznie naciągamy linkę tyle ile możemy, ale nie trzeba tu używać dużej siły i dokręcamy linkę do wózka przerzutki. Sprawdzamy teraz działanie naszej manetki i przerzutki. Zmieniamy bieg, widać tutaj żadnej reakcji nie ma, czyli rzucamy jeszcze niżej, sprawdzamy, że linka jest troszeczkę za luźna. Czyli jeszcze raz rzucamy na jedynkę, na drugi bieg. Teraz manetka jest ustawiona na biegu trzecim, a łańcuch znajduje się na drugim. I w tej pozycji jest to najlepsza regulacja między drugim a trzecim biegiem. Po prostu trzeba kręcić tak długo, jednocześnie podkręcać baryłkę, aż nam przerzutka wskoczy na trzeci bieg. Teraz wskoczyła. Tak, wskoczyła. Jeszcze raz sprawdzimy, czy dobrze zrzuca. I sprawdzamy dalsze pozycje pomiędzy biegami. Ale jak przerzutka jest dobrze ustawiona między drugim a trzecim biegiem, to będzie na pewno dobrze chodziła między pozostałymi biegami. Wzorowo. Robert, mamy dwie śrubki na przerzutce, które odpowiadają za ustawienie zakresu przerzutki. Ale jest jeszcze jedna śrubeczka, ta najwyżej. Powiedz nam, do czego ona służy? Tak. W każdej przerzutce znajduje się śruba, która służy za regulację odległości górnego kółka przerzutki od zębów w kasecie i przerzutka rusza się w tej płaszczyźnie. Jeżeli tą śrubę dokręcimy, to będzie nam powoli wychodziła. Jeżeli ją odkręcimy, to przerzutka będzie się chowała pod kasetę. I to ma zasadnicze takie znaczenie, że przy dużych rozpiętości kaset 34 czy 36 przerzutka musi być bardziej odchylona, aby wózek mógł płynnie przejść na ten najwyższy bieg. I to z reguły, jeżeli jest właśnie zgrzyt pomiędzy przedostatnim a ostatnim biegiem, to znaczy, że ten odległość tutaj jest źle ustawiona i trzeba ją albo zwiększyć, albo zmniejszyć. A jaka powinna być prawidłowa odległość? Tak, to jest ważne pytanie. Można sobie właśnie tutaj na największy bieg przerzucić i musimy przerzutkę ustawić tak, żeby pomiędzy kółkiem a największą zębatką na kasecie było około 5 mm różnicy. Czyli tu trzeba trochę dokręcić? Tu można faktycznie, zaraz sprawdzimy, jak to się nam układa. Tu trzeba troszeczkę dokręcić, bo przerzutka za bardzo wbija się w kasetę. Robert, często zdarza się taka sytuacja, że spędzamy cały weekend na regulacji tylnej przerzutki, kilkanaście godzin roboty i ona nadal źle działa. Powiedz mi, co może być tego przyczyną? Tak, w ogóle przed każdą regulacją powinniśmy sprawdzić, czy hak przerzutki jest prosty oraz czy pancerze są jakby przepustowe, czyli linka w nich pracuje swobodnie, bez żadnych zaparć. Czyli faktycznie to, żeby zmieniać pancerze regularnie co jakiś czas jest, że powiem, uzasadnione? Tak, pancerze wymieniamy według potrzeby. Jeżeli jeździmy dużo w warunkach ciężkich, w błocie, w takim błocie pośniegowym lub zimę, no to te pancerze trzeba wymieniać dość często. A co z hakiem? No jeżeli hak jest krzywy, to widać, jeżeli wózek przerzutki ustawia się pod kątem względem kasety, to ten element trzeba wyprostować. Niestety tutaj już potrzebne nam jest specjalistyczne narzędzie i dość fachowa ręka, która to w odpowiedni sposób naprostuje. Raczej samemu
nie należy próbować tego elementu wyprostować, bo można ten fach łamać.